Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, ponownie witam w sobotę, pierwszy dzień sierpnia, rocznica, 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego i tym razem z Mississaugi, tym razem sprzed kościoła świętego Maksymiliana Kolbe, bo tutaj będzie msza za ojczyznę i tutaj będą uroczystości organizowane przez Kongres Polonii Kanadyjskiej Oddział Mississauga.
Nazywam się Leszek Łaszczak i chcę Państwa serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości, a szczególnie chcę powitać naszych dostojnych weteranów, więc pana Bolesława Fujaczuka, lotnika dywizjonu 303, pana Zbigniewa Gądka, kawalera orderu Virtuti Militari, uczestnika bitwy pod Monte Cassino, pana Andrzeja Łysakowskiego, uczestnika powstania warszawskiego, pana Leopolda Wasilewskiego, lotnika dywizjonu 403. Miał być z nami również pan Podsiadło, ale niestety niezbyt się dobrze czuje. Również na tę uroczystość był zaproszony pan Marceli Ostrowski, ale niestety odszedł od nas kilka tygodni temu. Panią Barbarę Stadnik i przedstawiciela zarządu okręgu Mississauga, pana Stanisława Kulinę, o wręczenie tych dyplomów. Więc pan Bolesław Fujarczuk. Kochani weterani, naprawdę z wielkim szacunkiem, z wielkim radością przekazujemy dla was te odznaki zasłużone. Jak się to mówi czysto po polsku, long overdue, za waszą całą działalność, bo nie tylko, że walczyliście podczas wojny, ale później tutaj na tej nowej ziemi, tak samo dla Polonii, od początku włączyliście się w pracę polonijną i budowaliście naszą wspólnotę tutaj polonijną. Także dziękujemy wam bardzo i to okręg Mississauga, ponieważ większość was tu jest skupiona w okręgu Mississauga, wystąpił, o te odznaki zarząd główny przeznaczył, je przyznał z wielką radością i ja z wielką radością teraz chciałam wam to wręczyć. Pan Bolesław Fujarczuk. Pan Zbigniew Gądek. Pan Andrzej Łysakowski. Poproszę teraz kolegę Stanisława Kulina o zabranie kilku słów. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Gratuluję weteranom. Dziękuję Państwu za przybycie i oddaję głos przewodniczącemu. Dziękuję koledze. Teraz bardzo proszę ojca o wzmożenie modlitwy. Nie zapominajmy, że mamy naszą Królową Marię. I tą modlitwą módlmy się. Dziękujmy za naszych panów tutaj, za wszystkich poległych. I prośmy o to, aby nie zabrakło tego zrywu dzisiaj i jutro. Pod Twoją obronę. Czekamy się w sił. Nie są wasze, tylko są.
Chodź, Basia, chodź, 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 ch